Witam Was w podcaście Dyskusja o książkach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Szwajcaria, podróż przez raj wymyślony. Będę rozmawiać z autorką Agnieszką Kamińską. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry. Twoja książka mnie bardzo zaciekawiła, bo mówi o emigracji. Ja jestem emigrantem, wprawdzie w innym kraju, ale tą książkę zachęciła mnie do niej właśnie też Polka, która mieszka w Szwajcarii i myślę, że pewnie z tego powodu sięgnęła po tą książkę i no, zachęciła mnie także do kontaktu z tobą, do przeczytania książki też. Takie pytanie do ciebie mam, bo w zasadzie ostatnia część twojej książki to jest kwestia pandemii. Czy to dobry moment jest na wydanie książki, pandemia? Czy nie lepiej byłoby poczekać? Powiem tak, ja i tak już dość długo się naczekałam, jeśli chodzi o tę książkę. Mam wrażenie, że bardzo, bardzo długo ją pisałam, mimo że ona nie jest jakichś super wielkich rozmiarów, ale od momentu, kiedy dostałam propozycję od wydawnictwa, żeby ją napisać, do momentu, kiedy ona rzeczywiście wyszła, mam wrażenie, że minęły wieki. A w międzyczasie była pandemia, która już w ogóle skomplikowała kilka spraw związanych na przykład ze zdjęciami. Znaczy ten pandemiczny rozdział to jest, jego losy też były takie no nieokreślone. Ja do końca nie byłam pewna, czy ja chcę takie postscriptum pandemiczne napisać, ponieważ to był jeszcze taki czas, że no właściwie nikt nie wiedział, co się wydarzy. Czy to potrwa 3 tak. miesiące, czy to potrwa rok, czy to potrwa 10 lat. Zresztą do tej pory chyba nie wiemy. Więc ja trochę się broniłam przed napisaniem tego rozdziału, a z drugiej strony uświadomiłam sobie, że ta pandemia, która właśnie przyszła trochę jakby już pod koniec w sumie pisania książki, ale jednak miała na nią dość duży wpływ i też miała duży wpływ na moje postrzeganie pewnych rzeczy w Szwajcarii, postrzeganie pewnych działań, pewnych zachowań Szwajcarów. I to mnie jakby przekonało do napisania tego rozdziału. Nie to, że jakby ta książka była kończona podczas pandemii, bo pewnie wiele książek było pisanych, czy kończonych, czy zaczynanych i jeszcze będzie. Tylko właśnie sam fakt, że ja miałam obserwacje, poczyniłam pewne obserwacje Szwajcarii i tutejszego społeczeństwa podczas pandemii, które zmieniły mi trochę obraz tego kraju i jego mieszkańców i dlatego postanowiłam się tym podzielić, w sensie jak ta pandemia wpłynęła na moje postrzeganie pewnych rzeczy. Natomiast jak się pisze książkę podczas pandemii? No ja właśnie miałam to szczęście, że no, to już była końcówka, ale na przykład jeśli chodzi o zdjęcia, to musiałam z wielu wydarzeń, z udokumentowania pewnych wydarzeń, na których mi zależało zrezygnować, ponieważ one się po prostu nie odbyły, więc musiałam bardzo szybko zrewidować mój plan fotograficzny, mój i mojej fotografki, no ale to się udało, znaczy, dlatego też te zdjęcia może są bardziej spontaniczne dzięki temu, że, tak. że jakby nie były zaplanowane, tylko po prostu szłyśmy w teren i czekałyśmy, aż jakaś historia nas znajdzie, albo jakieś ujęcie nas znajdzie, ale wydaje mi się teraz, że to było z korzyścią dla książki, natomiast to są takie dwie rzeczy, które wpłynęły na pisanie, a tak to... znaczy jedna jeszcze rzecz była ciekawa, bo książka miała w ogóle wyjść wcześniej. Książka miała wyjść, nie wiem, czy tu nie ujawniam jakichś w ogóle tajemnic wydawniczych, ale mam nadzieję, że nie. Książka miała wyjść wcześniej, przez pandemię się trochę przesunęła i powiem ci, że cieszę się, że tak się stało. Na początku oczywiście bardzo płakałam, że tutaj jak to, że się przesunie jeszcze kolejne miesiące, a teraz się cieszę, bo był taki czas, ta jesień właśnie 2020, to było, wtedy wyszło bardzo dużo książek i mam wrażenie, że przez to jakby część też zniknęła, znaczy w ogóle się nie przebiła. A książka o Szwajcarii, bardzo niszowy właściwie temat, jakby się wydawało. Ona, jej się udało przebić w tym lutym, bo w lutym była premiera. Jej się udało jakoś tam przebić też do szerszego odbiorcy, co też pewnie jakby data premiery może nie była, miała na to jakiś wpływ dobry, więc teraz już z perspektywy czasu doceniam to, że to się wszystko przesunęło przez pandemię.
Tak. Znaczy, ja powiem ci z punktu widzenia czytelnika, ten rozdział jest bardzo ciekawy, ten ostatni rozdział, który mówi o pandemii, bo on w zasadzie tak podsumowuje i w zasadzie pokazuje, że pandemia może być w pewnym sensie końcem Szwajcarii, bo na przykład tam cała książka jest o tej demokracji, o historii, jak ona powstała, jak ta demokracja się rozwijała, na przykład że w końcu dano prawa kobietom do głosowania, a teraz w zasadzie to, co się stało podczas pandemii, to jest w pewnym sensie tak koniec demokracji. Koniec demokracji bezpośredniej, to na Tak, pewno, tak. bo no, to był taki czas, no, w ogóle kryzys. Kryzys jest dużym wyzwaniem dla demokracji bezpośredniej i dla federalizmu. I rzeczywiście ten kryzys pandemiczny to pokazał, że nagle federalizm, który do tej pory się super sprawdzał, każdy decyduje o sobie, każdy kanton, tak, czy gmina, nagle się okazuje, że brakuje nam kogoś, kto przyjdzie i powie, co mamy robić. Jak tu się chronić, jak tu się bronić, w którą stronę ma to wszystko iść. I były takie sytuacje, że każdy kanton próbował coś tam sobie sam ustalać. No i to były takie naprawdę no i ciekawe momenty, że zapanował taki trochę chaos, powiedziałabym nawet w pewnym momencie w Szwajcarii. I nawet sami Szwajcarzy, którzy bardzo się bronią przed władzą centralną i przed tym, żeby ktoś przyszedł i powiedział im, co mają robić, bo lubią sami decydować o sobie, albo przynajmniej mieć takie poczucie, że decydują. Zaczęły się pojawiać takie głosy, że no zróbcie już coś w końcu. No, no niech ktoś przyjdzie i powie, co my mamy robić. I rzeczywiście pod tym względem masz rację, że jakby takie klasyczne podejście do demokracji bezpośredniej, do federalizmu, trochę jakby, no nawet może nie wiem, czy się skończyło, bo nie wiem, jak będzie po pandemii, czy to wszystko wróci do normy, ale, no, ale pewne rzeczy się już nie odstaną. I to, że na przykład Szwajcarzy też nie mieli, no nie mogli zadecydować, co robić. No bo nie było czasu Tak, na tak. rozpisanie referendum, czy nosić maseczki, czy nie nosić, tak? Więc jakby to są takie no, trudne momenty w historii Szwajcarii. To, że brakowało produktów na półkach w kraju no, dobrobytu, tak? Jednym z najbogatszych krajów na świecie, nagle brakuje cebuli na półce. I powiem ci, że obserwowanie Szwajcarów w takich momentach było dla mnie trudne. Obserwowanie, nie wiem, mojego męża w takiej sytuacji było dla mnie trudne, bo ja wiedziałam, że on nigdy takich sytuacji nie doświadczał w swoim życiu, bo tu wszystko zawsze było, a nagle czegoś nie ma i on po prostu stoi przed tą półką i nie wiem, jest mu ciężko, tak, bo nie może kupić masła. Więc to były, no, to były bardzo, bardzo ciekawe dla socjologa obserwacje społeczeństwa w kryzysie, społeczeństwa, które właściwie no, takiego kryzysu nie przeżył na pewno od czasów II wojny światowej. Nie, bo w swojej książce tam opisujesz na przykład kwestię tego zbierania grzybów, nie? Co wolno, na przykład w jakim kantonie. Ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście tak jak gdyby te przepisy co do zbierania grzybów odnośnie pandemii zrobić, to człowiek rzeczywiście, który na przykład jedzie z pracy, do pracy na przykład jedzie do innego kantonu, to pewnie miałoby ciężko, nie? Znaczy, wierz mi, że tak było przez moment. Ja pamiętam, ja pracowałam, bo Bazylea, jakby mówi się Bazylea, ale są tak naprawdę dwa kantony. I jest Bazylea miasto i Bazylea okręg. No i ja pracowałam w Bazylei okręg, tak, gdzie jakby no Bazylea miasto, to jest, no, czasami się nawet nie zauważy. Ja czasami nie wiem, czy ja jestem jeszcze w Bazylei w tym kantonie, czy w tym. Bo te odległości między kantonami są czasami bardzo niewielkie. I rzeczywiście opowiadali mi znajomi z tych dwóch kantonów, że, no, że w jednym kantonie na przykład restauracje były zamknięte, a w drugim kantonie były otwarte. Więc jakby no, wyobraź sobie, co się działo. Tak, Wszyscy tak. jechali do tego kantonu, gdzie mieli większą swobodę. Tak samo było z maskami. Były kantony, gdzie można było robić zakupy bez masek, podczas gdy inne kantony już wprowadziły obowiązek masek też w miejscach zamkniętych, znaczy w sensie w pomieszczeniach. I była ogromna taka turystyka po prostu zakupowa do kantonów, gdzie można było bez maski sobie spokojnie zrobić zakupy. Więc tam dochodziło wręcz do absurdów. Jeden kanton zamykał, drugi otwierał, jedni mieli pretensje do tych, że dlaczego ci otwierają, jak oni mają zamknięte. No po prostu była komedia. Wierz mi, że była tutaj komedia. Co oczywiście no, dla mnie to była komedia, dla Szwajcarów to była tragedia prawdopodobnie, ale no, to stanęło pod, to była duża próba. To była duża, wciąż jest duża próba dla tego systemu, Tak. dla tych ludzi, którzy tak bardzo lubią o sobie decydować. Tak. Nie, no to na pewno jest coś, co
zmieni ten. Na przykład w swojej książce trudno dzisiaj rozmawiać o czymś innym niż o tej pandemii, ale na przykład wspomniałaś o czymś, co mnie tak zaciekawiło, że być może zwyczaje zostaną zmienione, na przykład te pocałunki. I powiem ci, ja mieszkam w Anglii i w Anglii był kiedyś zwyczaj, że ludzie też się na przywitanie całowali w policzki i ten zwyczaj w Anglii przestał być zwyczajem właśnie po pandemii. Nie pamiętam, czy to była dżuma, czy jakaś inna choroba. Oni po prostu przestali to robić. Tak więc dość prawdopodobne jest, że być może na przykład zmieni ten zwyczaj Szwajcarii też teraz, nie? Tak może być. Znaczy to już się zmieniło. Już zwyczaj podawania ręki, to było zawsze, tak, w Szwajcarii bardzo ważne. W sytuacjach takich zawodowych, chociażby oficjalnych, to zawsze musiało być to takie ściśnięcie, mocne ręki. W ogóle maski zmieniły wiele. Znaczy, na szczęście maski nie zasłaniają oczu, bo jakby spojrzenie w oczy w Szwajcarii jest bardzo ważne. Zawsze trzeba każdemu spojrzeć w oczy, żeby jakby dowiedzieć się, co to jest za osoba, czy ty masz szczere intencje na przykład, to widać ponoć w oczach, więc ale w tym momencie, kiedy nosimy maski, widać tylko oczy, więc pytanie, czy oczy się nie stały jeszcze ważniejsze w tym społeczeństwie i ten wyraz, to spojrzenie. Więc to są takie już prawie, że socjologiczne, może nawet psychologiczne rozważania, jak się w ogóle relacje międzyludzkie zmieniają, zmieniły i jeszcze zmienią podczas pandemii. Dobrze, zostawmy może pandemię. Zanim przeczytałem twoją książkę, to tak jak już mówiliśmy w poprzednich naszych rozmowach, też linki podamy może w notatkach, to miałem bardzo małą wiedzę o Szwajcarii. Tą wiedzę to w zasadzie jest książka, o której ty też wspominasz u siebie, czy to jest Heidi, czyli to jest taki piękny obraz Szwajcarii, ale jest też takie krótkie opowiadanie Konopnickiej, Miłosierdzie gminy, które przedstawia taki bardziej negatywny obraz Szwajcarii. I ty, gdybyś miała odnieść się do tych dwóch pozycji, to gdzie byś postawiła Szwajcarię? Bliżej tej wersji Konopnickiej czy Heidi? To jest bardzo trudne pytanie. Mi się wydaje, że właśnie cały myk w Szwajcarii polega na tym, że tutaj jest i trochę Heidi, i trochę wizji Konopnickiej. I dlatego ten kraj jest tak ciekawy. I ja się z tym stykam właściwie na co dzień, bo tydzień temu wróciłam z gór, gdzie miałam takie, to nie było tam, gdzie akurat mieszkała Heidi, ta fikcyjna postać, dodajmy. To jest fikcyjna postać, ale tak bardzo się jakby wryła w świadomość Szwajcarów i w ogóle w obraz Szwajcarii, że nam się wydaje, że to naprawdę. Chociaż z drugiej strony, na pewno takich dziewczynek było mnóstwo wtedy, które sobie mieszkały gdzieś tam w górach wysoko i I pewnie żyły któraś przy miała na takich imię Heidi. ścierankowych, które miały na imię Heidi, więc na pewno był jakiś tam pierwowzór tej dziewczynki. No ja właśnie wracając z takiej sierankowej Szwajcarii, góry, gdzie sobie spędziłam świetny tydzień w jakimś domku górskim i w ogóle ta Szwajcaria już mi się wydawała taka wspaniała i piękna i że to jest moje miejsce na ziemi. Wróciłam do domu, po czym zaczęłam czytać na przykład o tym, że w Bazylei, właśnie już wspomnianej, w Bazylei uchylono w zeszłym roku zakaz żebrania, zakaz proszenia o pieniądze na ulicy. Po czym oczywiście nastąpił wzrost, wzrost liczby osób, które to robią, no bo skoro wolno, to też jakby coraz więcej się takich ludzi na ulicy widzi. Pewnie pandemia też tutaj spowodowała, że rzeczywiście się więcej widzi takich osób. No i czytam właśnie sobie w jakichś tam newsach o tym, że Bazylea. Władze Bazylei wpadły na taki pomysł, że będą proponować tym osobom bilet w jedną stronę. Gdzieś tam do jakiegoś miejsca w Europie, gdzie chcą, plus 20 franków na drogę, pod warunkiem, że podpiszą taki dokument, że nie wrócą do Szwajcarii. No i wiesz, i nagle ta sielankowa Szwajcaria Heidi, nie? Zaczyna trochę przypominać te Szwajcarie Konopnickie z Miłosierdzia Gminy. Zresztą takich historii było więcej. Ja piszę w swojej książce o tym, jak to dawniej gminy wysyłały własnych obywateli, czyli Szwajcarów, za granicę, głównie właśnie do Stanów Zjednoczonych, dając im pieniądze po to, żeby, bo kiedyś było tak, że gminy musiały utrzymywać ludzi, których nie było stać na utrzymanie. To był obowiązek gminy, żeby zatroszczyć się o swoich obywateli. Tak już teraz nie jest. No i wiesz, i to są takie historie, które
No, różnie można to oceniać. Jedni twierdzą, że to jest właśnie miłosierdzie, no bo przecież mogliby ich wsadzić do więzienia równie dobrze. Oni tutaj dają im pieniądze i bilet, więc są bardzo szczodrzy. Też miałam takie komentarze, ponieważ napisałam o tym też u siebie na blogu i przyznam, że dyskusja mnie w ogóle przytłoczyła. Tam było chyba ponad 150 komentarzy i ludzie mieli naprawdę różne przemyślenia. Bardzo, bardzo kontrowersyjny temat to się okazał. Więc to jak mówię, no jedni nazywali to miłosierdziem, inni nazywali to w ogóle jakąś kompletną obłudą, taki hipokryzją i w ogóle barbarzyństwem. Także takich historii w Szwajcarii jest sporo. Znaczy takich, że z jednej strony właśnie to są takie sielankowe, czy krajobrazy i życie takie proste. Też oczywiście no, mamy historię jakby pomocy, tak, krajom zmagającym się z konfliktami, przyjmowanie uchodźców, oczywiście pomoc międzynarodowa, mediacje w konfliktach międzynarodowych, a z drugiej strony mamy sprzedaż broni, tak, do krajów objętych konfliktami, na czym Szwajcaria robi ogromne pieniądze. Jedyne właśnie ostatnio czytałam też o tym, że jakie branże nie ucierpiały na pandemii. Bo to właśnie ta branża, tak, która wysyła, która sprzedaje broń. Bo to tutaj. No i wiesz, i to są takie. No i tak mieszkasz w tej Szwajcarii, tak, czytasz o niej, interesujesz się nią, piszesz, jesteś non-stop w takim rozdarciu. Bo z jednej strony czytasz o tych takich dobrych stronach Szwajcarii, a z drugiej strony masz tego typu historię. No i już sam nie wiesz, jak to oceniać. Już sam nie wiesz, w jakim ty kraju do końca żyjesz. I ja mam masę takich rozmyślań i non stop jestem konfrontowana z jakimiś historiami, z którymi no, jest mi ciężko się uporać, no bo ja tutaj nie przyjechałam, wiesz, na 5 lat, żeby zarobić i wrócić do Polski i postawić sobie dom. Ja prawdopodobnie tu zostanę na dłużej, ja mam tutaj rodzinę moją też szwajcarską, mam męża Szwajcara, więc ja jestem z tym krajem związana no, dość mocno i takie historie trochę mi burzą obraz tego kraju, że się starałam o obywatelstwo w tym roku. I też sobie myślę, czy ja chcę być obywatelką tego kraju. Wiesz, to są bardzo, bardzo trudne tematy. Ja się z tym mierzę na co dzień no i to są właśnie takie, tak powoli ci opadają takie trochę kapki też, nie? No, także pewnie masz tak samo z Wielką Brytanią, bo każdy kraj ma swoje ciemne strony. Ja nie mówię, że to Szwajcaria pod tym względem jest jakaś wyjątkowa, tylko że ze Szwajcarią problem polega na tym, że my chcemy trochę wierzyć w tę Szwajcarię taką rajską, że my chcemy ten raj. Dlatego ja nazwałam tę książkę też tak, to jest Podróż przez raj wymyślony, bo my sobie sami ten raj też wymyślamy i chcemy sami w tym raju żyć. A nagle czytasz taką historię, taką i taką, i myślisz sobie, a to wcale nie jest taki raj. Nie ten raj, w który wierzyłam, prawda? I no, ale tak jak mówię, to na pewno nie jest żaden wyjątek, tylko mam wrażenie, że ta otoczka wokół Szwajcarii, stworzona przez i samych Szwajcarów, i pewnie też nas, no jest jakimś takim dużym kontrastem w porównaniu do tego, jakie ten kraj rzeczywiście ma problemy, jakie ma oblicza też różne, tak jak zresztą no, każdy kraj. Tak, mi się wydaje, że twoja książka właśnie wpasowuje się w takie pokazanie prawdziwej Szwajcarii właśnie pomiędzy tym miłosierdziem gminy Konopnickiej, które jest takie bardzo negatywne, a tą Heidi, która jest taka super pozytywna, jest takie chyba prawdziwe. Oczywiście każdy z nas jest w jakimś tam stopniu subiektywny, ale wydaje mi się, że na ile obiektywizm jest możliwy, to w twojej książce on jest tutaj podany. Mogę ci na chwilę jeszcze Tak. przerwać, bo specjalnie przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam pewien cytat z Konopnickiej, bo Konopnicka ogólnie miała trochę takie chyba podejście do Szwajcarii jak ja, w sensie tak, O. czuła taką pewną niechęć do tego kraju, a ona tutaj często bywała i bywała w wielu miejscach i spędziła tutaj różne okresy swojego życia. No i napisała na przykład coś takiego, ja nie wiem do końca, chyba z jakichś listów, bo najwięcej z tego, co wiem, z jej listów się da wyciągnąć takiego przedstawienia Szwajcarii i pisze między innymi tak. Szwajcaria nie zostawia mi dobrego wspomnienia, prócz kilku uroczych widoków i tego wzruszenia, jakie daje wspaniała natura. Nic tu sympatycznego nie ma. Ludzie, ci są wprost wstrętni dla mnie.
Także ja nie powiem aż tak mocno, że są dla mnie wstrętni, ale to takie rozdarcie między tym pięknem, takim zachwytem, naturą i jeszcze wieloma innymi rzeczami, bo to nie jest tylko natura, ja się też wieloma innymi rzeczami zachwycam. Na przykład nie uwielbiam szwajcarskie koleje, tak? I zachwycam się, ilekroć mogę przemierzać Tak, kraj pociągiem. To są dla mnie takie właśnie zachwyty, wręcz codzienne, bo się codziennie prawie poruszam pociągiem, jak to wszystko super tutaj działa. A tym takim właśnie, no taką trochę niechęcią do pewnych stron tego kraju. I mi się wydaje, że nie wiem, może to jest dobre też podejście, to jest taka próba wypośrodkowania, no bo ani w jedną, ani w drugą stronę to też nie jest dobre, że mamy tylko klapki na oczach albo że tylko jesteśmy negatywni wobec kraju. Znaczy, ja to widzę u ciebie, wiesz, znaczy w tym, co napisałaś tutaj w książce, że no, to jest obiektywne, że to jest, z jednej strony jest taka krytyka, bo pewnie słusznie się należy, z drugiej strony mi się wydaje, że nie podchodzisz aż tak mocno jak Konopnicka. Ja nie znam Szwajcarów, ale z tego, co czytałem w twojej książce, bardzo przypominali mi Niemców, których ja znam. Moja mama wyszła kiedy ja już byłem dorosły, wyszła za Niemca i ja przez to poznałem bardzo dużo Niemców i mam takie wrażenie właśnie, że Niemcy są zupełnie inni niż my. Są bardziej dbają o czystość, są też bardziej porządni. Niemcy też patrzą na przykład, czy inni się dobrze zachowują i potrafią zwrócić komuś uwagę, że na przykład idzie złą stroną ulicy. A tak, to Szwajcarzy też uwielbiają robić. I to wiesz... Tego można nie lubić, bo to Polaka może denerwować, ale z drugiej strony jak nauczysz się, że Niemcy po prostu tacy są i przyjmiesz to, to okazuje się, że nie są później tacy źli, że mają też pozytywne strony, są po prostu inni, nie? Są inni, tak. Mi się wydaje, że ta inność to jest coś, co musimy przyjąć. I no tylko, że właśnie tak jak mówisz, tak? Albo możemy to zaakceptować i wiadomo, że pewne rzeczy akceptujemy, pewnych nie akceptujemy, to jest normalne. To jest tak samo jak w Polsce, pewne rzeczy akceptujemy, nie akceptujemy, tylko że no, Polski sobie nie wybraliśmy, tak? Tam się urodziliśmy, a tutaj ten kraj sobie wybraliśmy, czy ty Wielką Brytanię, czy ja Szwajcaria, albo Szwajcaria wybrała mnie, jak to wolę mówić. I to jest jakby no teraz ode mnie zależy, co ja akceptuję, czego nie akceptuję. I z tych takich szwajcarskich puzli, z tej układanki, no próbuję sobie wybierać te elementy, które mi pasują, inne akceptować, a o innych głośno mówić, że mi się po prostu nie podobają. I wydaje mi się, że tutaj też ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że my nie musimy przyjmować z naszego kraju emigracji z całym dobrodziejstwem inwentarza. Że są rzeczy, które nam się nie podobają i to jest okej. I to jest okej. I możemy o tym mówić, mamy też prawo o tym mówić. I powiem ci, że tutaj no to jest takie trudne podejście chyba dla wielu emigrantów. Że my sobie możemy pozwolić też na to, że nam się coś może nie podobać w danym kraju. No, więc... Twoja książka jest w zasadzie skierowana do Polaków i myślę, że wielu... Znaczy ja znam same pozytywne opinie, łącznie z moją. A czy myślisz o tym, żeby ją przetłumaczyć na wszystkie cztery języki szwajcarskie? To się na pewno nie uda. Przetłumaczenie na wszystkie cztery na pewno się nie uda, ale no, chyba już mogę teraz o tym powiedzieć, bo to już jest w miarę oficjalne, że tak, książka, przynajmniej na razie fragmenty będą przetłumaczone na język niemiecki. No i będę próbowała zainteresować na razie tymi fragmentami no też tutejszych odbiorców, Szwajcarów no i wszystkich tych, którzy będą chcieli ją przeczytać po niemiecku. No ale jakby nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie. To jest na razie taki eksperyment. Jest masa książek ekspatów, napisanych przez ekspatów po angielsku, więc dlatego ja chciałam ją przetłumaczyć na niemiecki, bo mnie tak średnio interesuje docieranie do ekspatów, bo to jest jakby zupełnie nie moja bańka. Ja nie żyję w ekspackiej bańce, ja nawet nie nazywam siebie ekspatką. Więc ja nie wiem, jak żyją ekspaci. Znaczy wiem, bo to obserwuję, ale to nie jest mój świat. Więc ja chciałabym ze swoim światem trafić raczej do Szwajcarów. No ale czy mi się to uda, to nie wiem. Znaczy, no jest taki plan, tłumaczenie jest w toku, bo to nie ja tłumaczę, tylko tłumaczy inna osoba. No i zobaczymy, będziemy próbować, czy to się uda, to się okaże za jakiś czas, mam nadzieję. No, życzę powodzenia w tej kwestii. Dzięki. Dobrze, czy mogłabyś na koniec opowiedzieć naszym słuchaczom trochę jeszcze więcej o swojej książce? Tak, moja książka, no tytuł już jest znany, została wydana przez wydawnictwo poznańskie, miała premierę w lutym.
tego roku. Opowiada o Szwajcarii, ale jest to Szwajcaria jakby przefiltrowana przez moje doświadczenia jako emigrantki z 7-letnim stażem, więc tak, dla jednych to może być długo, dla innych nie. Był to czas też wielu obserwacji, chciałam się tymi obserwacjami podzielić, jednocześnie sięgając właśnie do historii, próby zrozumienia. W ogóle ta książka jest chyba taką moją próbą zrozumienia pewnych zjawisk w Szwajcarii. I to zjawisk i pozytywnych, i negatywnych, ale starałam się nie zostawiać czytelnika z taką pustką, tylko zawsze spróbować wyjaśnić, dlaczego tak jest, jakie to ma konsekwencje. Może trochę obalam pewne mity na temat Szwajcarii, że demokracja bezpośrednia jest najwspanialszym systemem na świecie. Ja trochę pokazuję też pewne może jakieś jej wady, może jakieś niedociągnięcia, może to, jakie ma też konsekwencje, nie zawsze pozytywne. Piszę też o kobietach, co też jest tematem takim dość kontrowersyjnym, z tematem, z którym ja sama się w sumie musiałam mierzyć, do tej pory się mierzę. Także jest to książka dość przekrojowa. Wydaje mi się, że może być dobrym pierwszym kontaktem ze Szwajcarią dla czytelnika. No ale oczywiście są plany, żeby pewne tematy pogłębić i wydać kolejną książkę, już taką bardziej reportażową, choć uważam, że ta też, mam nadzieję przynajmniej, jest dość obiektywna, chciałam przynajmniej, żeby taka była, ale kolejna wydaje mi się, że będzie jeszcze bardziej szła w stronę reportażu, przynajmniej takie są moje starania. W zasadzie twoją książkę można by określić troszeczkę jako taki zbiór reportaży o różnych właśnie kwestiach, nie? Z tym, że wiesz co, ona się różni tym, znaczy wieloma rzeczami się różni od klasycznego reportażu, ale też chociażby tym, że moi bohaterowie, bo jakby też mi zależało na tym, żeby to nie była tylko Szwajcaria pokazana moimi oczami, tylko żeby tam się pojawiały inne osoby i te osoby się tak trochę pojawiają i znikają. Pewnie też miałeś takie wrażenie, że to nie jest tak, że ja sobie znalazłam bohatera i razem z nim przemierzam na przykład cały rozdział, tak, czy tam połowę książki. Znaczy jednym takim bohaterem, tu już jakby zdradzając, trochę spoilerując, jest te, tak? To jest bohater, który się przewija przez całą książkę i jakby w różnych momentach się wypowiada i pojawia, ale cała reszta bohaterów tak trochę się pojawia i znika, więc jakby to chociażby odróżnia tę książkę od takiego klasycznego reportażu, ale to był mój, takie było też zamierzenie, taki był mój zamysł, żeby ci ludzie jakby pojawiali się w pewnych momentach i jakby trochę bez przeszłości, żeby obrazowali pewne zjawiska. Zresztą wszystko w tej książce, mam wrażenie, obrazuje pewne zjawiska. Jak się pojawia krowa, to nie po to, żeby napisać o krowach w Szwajcarii, tylko żeby po to, żeby jakby poruszyć jakiś wątek społeczny, czy polityczny, czy jakikolwiek. Więc taki był mój zamysł i mam nadzieję, że mi się to w jakiś tam sposób udało. No i będzie mi bardzo miło, jeśli czytelnicy sięgną po książkę i wyrażą też swoje zdanie. Tak jak powiedziałeś, no recenzje są dobre. Oczywiście są też jakieś słowa krytyki, które ja zawsze cenię i zawsze przyjmuję, bo to jak mówię, to jest mój debiut książkowy, bo oczywiście no, pracę dziennikarską wykonuję od lat, ale książkowy debiut, więc bardzo chciałabym się rozwijać też jako autorka i krytyka pozwala mi się, jeśli jest konstruktywna, to pozwala mi się rozwijać, więc bardzo też jej oczekuję. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W notatkach oczywiście podamy linki do książki, a także do Twojego bloga. A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo, że wytrwaliście z nami do końca. Ja może tylko zdradzę, że ta rozmowa, którą my prowadziliśmy, była podzielona na takie trzy części. To jest tylko jedna część. Gdybyście chcieli posłuchać rozmowy dotyczącej historycznych kwestii bardziej albo kwestii imigracyjnych bardziej, to linki będą w notatkach. Będziecie mogli posłuchać jakby dalsze części naszej rozmowy. Ja również zapraszam do wysłuchania rozmów trzech właściwie i bardzo dziękuję Ci za zaproszenie.